Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w europejskim regionie WHO długość życia populacji stale wzrasta. Niestety niepokoi fakt istnienia dużych dysproporcji, dużych nierówności w zdrowiu, które możemy zaobserwować chociażby na przedstawionej mapie, ukazującej jak to wygląda w krajach Europy Zachodniej zaznaczonych kolorem intensywnie zielonym, ta długość życia jest największa. Przesuwając się w kierunku wschodnim, Europy Środkowo-Wschodniej, ta przewidywana długość życia jest mniejsza. Długość życia Polaków obecnie, mężczyzn, jest około 4 lat krótsza w stosunku do mieszkańców tych państw Europy Zachodniej, a w przypadku kobiet o około 2 lata. Również zwraca się uwagę, że my jesteśmy w sytuacji takiej, która występowała 17 lat temu w starej Unii Europejskiej, jeszcze gromadzącej, skupiającej tylko 15 państw. Coraz więcej badań wskazuje, że czynniki środowiskowe, szeroko rozumiane czynniki środowiskowe, są odpowiedzialne za stan zdrowia. Oczywiście należy jak najbardziej uwzględniać aspekty społeczno-ekonomiczne. Jednak obserwując szereg raportów, chociażby WHO, mamy tych komunikatów mówiących o wpływie środowiska zarówno w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, na zdrowie, potwierdzających ten fakt coraz więcej. Jeśli chodzi o narażenie na zanieczyszczenia powietrza, czy to jest narażenie długotrwałe, czy jest to narażenie ostre, to mamy bardzo wiele publikacji mówiących o tym, że wpływają one na zwiększenie umieralności, która przekłada się na skrócenie długości życia. To wszystko, o czym mówimy, ważne jest w kontekście tych informacji, o których dzisiaj także wspominała tutaj jedna z pań, pani z przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia. Niedługo będziemy mieli nowszy raport, jednak poprzedni mówił o tym, że najwięcej zanieczyszczonych miast w skali całej Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę pył zawieszony PM2,5, znajduje się właśnie w Polsce. Wśród tych 10 najbardziej zanieczyszczonych, aż 7 znajduje się w naszym kraju. I te miasta głównie zlokalizowane są w Polsce południowej. Dotyczy to w szczególności województwa śląskiego, też miasta w województwie małopolskim, niektóre z nich też tam występują. Ma to ewidentny związek z dostępnością najgorszych gatunków węgla. Ludzie tu mają, ze względu na obecność kopalni, znacznie łatwiej mogą nabyć te gatunki węgla typu miał, muł węglowy. Wiadomo, że już ograniczenia są w tym zakresie wprowadzane. Jednak mimo wszystko ich spalanie generuje bardzo duże stężenia chociażby dwutlenku siarki czy też właśnie pyłu. Celem prowadzonych badań była zatem próba oceny wpływu zależności występującej pomiędzy zróżnicowanym narażeniem mieszkańców, kobiet i mężczyzn, mieszkańców województwa śląskiego na takie zanieczyszczenia powietrza jak pył zawieszony PM10, benzoapiren, kadm i ołów, a ich długością życia. Przy czym ta długość życia, która była badana, tu wyeliminowano czynniki zewnętrzne, to znaczy zgony powodowane przyczynami zewnętrznymi. Badania także stały się, miały na celu określenie udziału poszczególnych zanieczyszczeń właśnie w tym wpływie na długość życia. Nawiązując także tutaj do wystąpienia pana profesora, który przedstawiał inne badania wykonane w województwie śląskim, populacja badana liczyła aż 3,5 miliona mieszkańców, ponieważ nie tylko skupiała miasta znajdujące się w aglomeracji obecnej w centralnej części województwa, ale także wszystkie inne miasta, które mają status miast powiatów grodzkich. Była to populacja przekraczająca 3,5 miliona ludzi. Ta długość życia, nazwaliśmy ją rzeczywistą długością życia, została obliczona dla roku 2014 na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przez wyeliminowanie tych wspomnianych już przyczyn zewnętrznych.
Jeżeli spojrzymy sobie na strukturę zgonów, to na pierwszym miejscu są choroby układu sercowo-naczyniowego, na drugim nowotwory, a na trzecim są przyczyny zewnętrzne. Także jak najbardziej jest to uzasadnione, aby te przyczyny zewnętrzne w badaniach wpływu zanieczyszczeń powietrza eliminować, bo jednak ten odsetek jest dość duży. Dla każdego z tych miast również obliczono średnioroczne stężenia badanych czterech zanieczyszczeń i okres ekspozycji, który był badany, dotyczył aż 20 lat. To były lata 1989 do roku 2008. Ważnym jest również to, że określone zanieczyszczenia, w ogóle zanieczyszczenia powietrza występują w formie mieszaniny. I one mogą wchodzić w różnego typu interakcje pomiędzy sobą, mogą wzmacniać swój efekt. Ten efekt może również być modulowany nawet po wniknięciu do organizmu. Dlatego warto przeanalizować wpływ zarówno każdego z nich z osobna, jak i w kontekście całej mieszaniny. Stąd też przeprowadzono dwa rodzaje analiz statystycznych. Jedna służyła ocenie wpływu pojedynczych związków i tu wykorzystano metodę regresji liniowej, a metodę regresji wieloraki do oceny wpływu całej mieszaniny i oczywiście udziału tych związków, których wpływ jest najsilniejszy. Dlategoż analizowanego roku 2014 długość życia bardzo różniła się w miastach, w 19 miastach Śląska. Jeśli chodzi o mężczyzn, ta dysproporcja wynosiła prawie 5 lat, jeżeli chodzi o kobiety ponad 6 lat. Gdybyśmy się cofnęli jeszcze wstecz, chociażby do roku 2002, różnice były jeszcze większe. I przechodzimy już do wyników analizy regresji liniowej badającej wpływ pojedynczych zanieczyszczeń. Badania te wskazują, że pył zawieszony w frakcji PM10 bardzo silnie koreluje z długością życia. Jest to korelacja odwrotna, to znaczy odwrotnie proporcjonalna. To oznacza, że im wyższe stężenie pyłu zawieszonego, tym długość życia jest krótsza. W przypadku kobiet i mężczyzn poziom korelacji był wysoki, aczkolwiek w przypadku kobiet był nieco wyższy. Podobne zależności określono dla benzoapirenu, przy czym poziom korelacji w populacji mężczyzn był przeciętny, a w populacji kobiet wysoki. Nie stwierdzono wpływu istotnego kadmu czy też ołowiu znajdującego się w pyle zawieszonym. Aczkolwiek później, już w następnym etapie, kiedy uwzględniano oddziaływanie całej mieszaniny, w skład której wchodziły obydwa metale, taka korelacja już występowała. I co ciekawe, właśnie wpływ mieszaniny badanych zanieczyszczeń był znacznie silniejszy niż pojedynczych związków. Efekt wśród wszystkich badanych związków, najsilniejszy efekt jednak, jakby izolując go, wykazywał pył zawieszony. Korelacje pomiędzy wielkością narażenia na mieszaninę pyłu zawieszonego, benzoapirenu, kadmu i ołowiu w przypadku kobiet wiązała się z bardzo wysoką korelacją, w przypadku mężczyzn z korelacją wysoką. Model, który został zastosowany, również wykazał, że ograniczenie stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego zaledwie o 1 mikrogram na metr sześcienny może wydłużyć długość życia mężczyzn o 1/10 roku. To jest bardzo dużo, bo jeżeli sobie uświadomimy, że średnioroczne stężenie, które jest w normach, wynosi 40 mikrogramów na metr sześcienny, a w wielu miastach te średnioroczne normy są wyższe, na przykład stanowią 150% tej normy, to tym samym, jeżeli byśmy tylko tą wartość średniorocznego stężenia ograniczyli o 10 mikrogramów, mielibyśmy ponad rok życia, znaczy jeden rok życia więcej, tak, w przypadku mężczyzn. Jeszcze wartym zauważenia był fakt, że pomimo wysokich współczynników korelacji, wartości współczynnika R kwadrat determinacji był taki, powiedzmy, no, mógłby być wyższy, tak? I dlatego też z tego punktu widzenia wysnuliśmy taką hipotezę, że w badanej mieszaninie mogą znajdować się nieuwzględniono związków, których wpływ jest również silny. I propozycja była taka, aby uwzględnić chlorowce organiczne, trwałe zanieczyszczenia organiczne, tak, czyli dioksyny, furany, polichlorowane bifenyle.
Te związki, ich wpływ na długość życia był analizowany w późniejszej pracy, która została na tegoroczny konkurs zgłoszona. I rzeczywiście ten efekt został wykazany. Podsumowując, przeprowadzone badania dotyczące wpływu poszczególnych związków stanowiących zanieczyszczenia powietrza wykazały istnienie korelacji pomiędzy wielkością narażenia mieszkańców województwa śląskiego w przypadku pyłu zawieszonego oraz węzła Pireny. Zastosowany model regresji wykazał silną korelację w przypadku całej mieszaniny. Jednocześnie stwierdzono, że obniżenie średniorocznego stężenia o ten 1 mikrogram na metr sześcienny może przełożyć się na wydłużenie długości życia mężczyzn o 0,1 roku. No i te zróżnicowane narażenie może być tym powodem istniejących nierówności pomiędzy miastami województwa śląskiego, ale jednocześnie silniejsze narażenie mieszkańców Polski w stosunku do mieszkańców Europy Zachodniej może także przyczyniać się i być jednym z powodów, istotniejszych powodów istniejących nierówności w zdrowiu. Praca, którą prezentuję, została opublikowana w Science of the Total Environment i poza mną autorami była również pani magister Anna Spychała, pani profesor Ewa Marchińska-Wyrbał, a także pani dr Monika Rusin, Ilona Hajok, Małgorzata Ćwienów-Drabek i pani dr Agata Piekut. Dziękuję bardzo za uwagę.